Komisja przedstawia trochę inny aspekt, trochę inne powody dla tej wielkiej zmiany technologicznej, dla tej wielkiej zmiany politycznej, argumentując, że może dzisiaj już klimat nie jest taki strasznie ważny dla tej zmiany, że może tą zmianę należy wykonać dlatego, że żebyśmy byli niezależni energetycznie, żebyśmy mieli swoją własną specjalizację w globalnym świecie, niezależność energetyczną. Bardzo piękny projekt na poziomie politycznym. Może trzeba taką politykę na poziomie europejskim realizować. Ale wydaje się, że jeśli tak, to mamy znakomity przykład, jak taką politykę realizują dzisiaj Stany Zjednoczone. Niskie ceny energii, reindustrializacja i rzeczywista niezależność energetyczna w dużej mierze w oparciu o pokłady gazu łupkowego. Może to jest wybór dla Europy. Może taką wizję Europa przyjmie, na co liczę. Rada właśnie zaczyna dyskusję na ten temat, więc myślę, że jest miejsce i czas na to, żeby te decyzje Komisji Europejskiej poprawiać i zmieniać w akceptowanym kierunku. Akceptowanym dla Polski, dla Grupy Wyszehradzkiej, dla przemysłu europejskiego, dla obywateli.